rozpocznę temat związany z inspiracją, natchnieniem. Not from the perspective of defining it. Not from the perspective of defining or definitions. Nie po to, aby zdefiniować, czym jest natchnienie. But to show you how through different times in our church history we have encountered a continual problem in the area of how to understand inspiration. A raczej chciałbym spojrzeć na ten problem z takiej perspektywy, aby zobaczyć, jak przez szereg lat zmagaliśmy się, aby zdefiniować, czym jest natchnienie. Then tomorrow I want to touch on the most important aspect and I refer to it as apocalyptic hermeneutic. I jutro zagadnieniem, które poruszymy, moim zdaniem najważniejszym jest to, czym jest hermeneutyka apokaliptyczna. I will share with you how I arrived at this concept. Pokażę wam, podzielę się z wami sposobem, w jaki dotarłem do odkrycia tego zagadnienia. And how it applies to our understanding of Ellen White's ministry and contribution. I w jaki sposób można to zastosować do naszego zrozumienia służby i dziedzictwa pism Ellen White. Then finally we'll look at contextual hermeneutics. A na końcu będziemy zajmować się hermeneutyką związaną z kontekstem. But then right at the very end I'm going to come to Revelation chapter 14. Ale na samym końcu odniosę się do objawienia 14 rozdziału. And demonstrate to you how Ellen White's visionary perspective contributes to Revelation 14. I po to, aby pokazać, jak całe perspektywa wywodząca się z pisma Ellen White ubogaca zrozumienie 14 rozdziału objawienia. And the question is really, what do we tell the world? What do we tell the world? I to wszystko po to, aby zadać pytanie, o czym mówimy światu? First of all, I want to sort of share with you some challenges that I see in my church. Na początku chciałbym podzielić się z wami pewnymi zagadnieniami związanymi z tym, jakie problemy widzę w kościele. Please think about it, because I would like also to hear from you in a few moments, so that you can share with me some of your personal reflections. Proszę, zastanówmy się nad tym, bo chciałbym też usłyszeć od was pewne wasze osobiste przemyślenia w związku z tymi zagadnieniami. I'm noticing that as never before we have a return to literal reading and application of Ellen White's writing. Moim zdaniem chyba nigdy wcześniej nie zauważyliśmy takiego wielkiego powrotu do czytania dosłownego i zastosowania dosłownego pism Ellen White. I also discovered that we have an open market to all Ellen G. White's writings, letters, manuscripts and flood of compilations. Również możemy zauważyć, że w dzisiejszych czasach mamy szeroki dostęp do wszelkiego rodzaju materiałów pochodzących spod pióra Ellen White, czy też kompilacji związanych z pisma, wywodzących się z pism, które ona napisała. Most of the writings that come or research that is done in that area seems to be apologetic. Większość też badań związanych w tym obszarze wydaje się być apologetyczna w swojej naturze. We seem to defend all the time. Czyli celem jest jej ukazanie, obronienie właśnie. Rather than take a creative exploration of new things and contextualization it to our day and age. Czyli kreatywnie studiować i pogłębiać zrozumienie pism, raczej tylko po prostu bronimy ich autorytetu. So we're dealing with a 19th century prophet. Sorry? We are dealing with a 19th century prophet. A przecież zajmujemy się prorokiem, który pochodzi z XIX wieku. And also I see that we tend to see Ellen White as a kind of an authoritarian, prescriptive individual who tells us what to do all the time. A także zauważyłem, że często widzimy Ellen White jako taki najwyższy autorytet, który mówił nam, co mamy robić w każdej sytuacji. Then I see a loss of contextualized self-understanding. Who are we as Seventh-day Adventists in the 21st century? Także zauważam pewien brak dostosowania się do kontekstu, w którym żyjemy, naszej zrozumienia tego, kim jesteśmy, naszej tożsamości. Now what I'm going to say now
I was thinking whether to ask that question or share this idea. To teraz czymś się podzielę. Zastanawiałem się, czy naprawdę zadać to pytanie albo podzielić się tym, co chcę powiedzieć. Just recently I was asked to speak to all the presidents in our division. Ostatnio miałem możliwość przemawiać do wszystkich przewodniczących w naszym wydziale. And I stopped for a few moments and I said, should I say it or not? I tak przez moment stanąłem i zastanawiałem się, czy mam się tym podzielić, czy nie. Should I be politically correct or should I voice my concern? Czy powinienem być politycznie poprawnym, czy jednak podzielić się tym, co mi leży na sercu? Hear me out. Lack of clear understanding of our identity and who we are is often replaced with strong denominational and organizational activity. Of clear self-understanding. Tak, brak jasnego zrozumienia, kim jesteśmy, jest zastępowany po prostu działalnością na rzecz naszego kościoła i organizacji. Is it possible that that emptiness of defining ourselves in the context of the contemporary day and age moves us to create a facade or a facet or screen of activity? Czy jest to możliwe, że taki brak poczucia własnej tożsamości w XXI wieku może być zastąpiony pewną taką murem, który ogranicza? I don't know. I'm just thinking aloud. Zadaję pytanie, czy tak jest? Czy to możliwe, że tak to może zaowocować? See, with all that I've asked the question. With all that I've asked the question. Z tym wszystkim związane jest pytanie. What is God's purpose for life in the eschatological time of waiting? Jaki Bóg ma cel dla nas w tym czasie eschatologicznym, czasie czekania? What was God's purpose in calling a prophetic voice? Jaki Pan Bóg miał cel w powołaniu proroczego głosu? What can we learn from our heritage? Czego możemy się nauczyć z naszego dziedzictwa? Those are some of the concerns that I see as I watch, listen and study. To są tego rodzaju pytania, wątpliwości, które posiadam, kiedy właśnie słucham, kiedy studiuję. Okay, let me ask you a question. Proszę, pozwólcie mi zadać pytanie wam, skierowane do was. As you watch the flow of the church history and the story of your church. Kiedy obserwujecie całą historię waszego kościoła, what are some of your concerns? Jakie są wasze pytania, wątpliwości, obawy? Talk to me for a few moments. Proszę, podzielcie się tym. Be very open. Proszę o otwartość. I always say to the students in my class, I said, feel free to be open and you will not be criticized, you will be accepted. Zawsze mówię to do swoich studentów na zajęciach. Proszę, czujcie się otwarcie, nigdy nie będziecie skrytykowani za to, czym się podzielicie. Okay, talk to me for a few moments. What are some of you? Także proszę, przemówcie do mnie. Yes, please. Yeah, I understand that. Yeah. Okay, thank you. Anything else? What are some of your concerns? Yes. Okay, unpack this for me a little bit more. Proszę o większe wytłumaczenie. Okay. Anything else? Yes, please. Mm-hmm.
Thank you. And this is what I would like to, what I'm aiming to do, to help you understand a visionary perspective of that prophetic voice. I właśnie to jest to, do czego tutaj zmierzam, właśnie aby pozwolić nam wszystkim zrozumieć tą wizję tego prorockiego głosu. Yes, brother Kusowski. Yeah. Okay. Tak. Anything else? Czy jeszcze coś? Feel free. Proszę, czujcie się swobodnie. I don't know about you, but I watch my church. I work within the church. I was raised in this church. I struggle with this church. And you must have some opinions. Yes, please. So why do you think there is such a sort of lack of affirmation of an understanding of the prophetic voice? Jak myślicie, dlaczego brakuje takiego jasnego potwierdzenia i zaakceptowania proroczego głosu? What contributes to this phenomenon? Jakie są przyczyny dla których tak właśnie takie zjawisko możemy zaobserwować? Okay, yes. Yep. Yep. Thank you. Okay, thank you very much for sharing. Look, we're going to have time of interaction because I just don't want to speak all the time. Bardzo dziękuję za wszystkie myśli i będziemy częściej rozmawiać, bo nie chcę tylko przez cały czas mówić do was. We're going to have time for questions as well. Będziemy też mieli szczególny czas na zadawanie pytań. So we want to take you on a journey. A więc chciałbym zabrać was w podróż. But let me take you right to the very beginning. I pozwólcie, że zaprowadzę na sam początek. Immediately after the emergence of the prophetic voice in that early sort of in the early post-millennialism, zaraz na samym początku, kiedy tylko pojawił się ten głos proroczy, kiedy tylko na początku czasów pomilerystycznych, we see an emergence of two groups. Możemy zaobserwować, że dwie grupy pojawiły się. Two opposing groups. I to dwie przeciwstawne grupy. On one hand you have people who began to criticize that voice. Po jednej stronie mamy osoby, które zaczęły produkować dużą krytykę w stosunku do tego głosu. Creating opposition, doubts and rejection. A więc oni byli źródłem opozycji, wątpliwości i odrzucenia. On the other hand, a po drugiej stronie you had people who began sort of to defend. Były osoby, które chciały obronić the relevance of that voice. Ważność tego głosu. And what has happened? I co się wtedy stało? That since that time, od tego momentu, we have developed an umbrella of polemical discussions about the prophetic voice. Powstała taki parasol dyskusji na temat proroczego głosu. See, when I came to the research center 13 years ago, kiedy 13 lat temu pojawiłem się w centrum badań, I've looked at the shelves. Popatrzyłem na półki. And we have dissertations. I mogę zobaczyć prace naukowe. Doctoral dissertations. Prace doktorskie. Master dissertations. Również magisterskie. We have a phenomenal amount of literature. To była bardzo duża ilość prac naukowych. And resources. I nie tylko prac naukowych, ale innych opracowań. But mainly it's this area of apologetic defense. Ale większość z nich tak naprawdę dotyczyła albo była motywowana apologetyką. Hear me out. A więc proszę, posłuchajcie. Is it just possible? Czy to jest możliwe? That we have overlooked in that process of being involved in this umbrella of discussion and fights? Czy jest to możliwe, że w całym tym procesie tej walki pod tym parasolem that we have lost the focus on something very significant, straciliśmy w ogóle z uwagi coś najważniejszego, that God wants us to hear through that voice. Coś, czego Pan Bóg chciał, abyśmy usłyszeli. Is it just possible? Czy to, że Pan Bóg chciał, żebyśmy to usłyszeli, czy to jest możliwe? You see, when you look at the whole purpose of that prophetic voice. Ponieważ kiedy przyjrzymy się zagadnieniu celowi, dla którego Pan Bóg powołał głos proroczy. It was provided to nurture people on an ongoing journey through life.
On został dany po to, aby odżywiać się ludzi duchowo na ich drudze życia. Sensing that, i wyczuwając to, I've said to myself, I need to take a different approach. Ja doszedłem do wniosku, że muszę inaczej, inną postawę względem tego zająć. I still do apologetics. Nadal zajmuję się też apologetyką. But I'm saying, Lord, is there something else that we have missed that we need to rediscover? Ale zadaję pytanie, Boże, czy jest coś może innego jeszcze oprócz tego, co powinniśmy się skupić i coś odkryć? In order that we may discover the relevance of that voice for life in the 21st century. Po to, abyśmy mogli zrozumieć, jakie jest znaczenie tego głosu dla życia w XXI wieku. And you know, for that purpose, I step outside of my church. I z uwagi na ten cel odszedłem z kościoła. I didn't leave the church. I began to work outside of the church. Po prostu zacząłem pracować nie pod egidą kościoła. For the past 9 years, I'm involved in a research program in Portugal. Od ostatnich 9 lat jestem też czynny w pewnym badaniu, które ma miejsce w Portugalii. We research culture. Zajmujemy się studiowaniem kultury, identity, tożsamości, heritage, całego dziedzictwa. We have researchers from all over the world. I prowadzimy te badania z różnych stron świata. Come and ask one question. I ci różni badawcy przychodzą i zadają in pytanie. The context of the changing world, w kontekście zmieniającego się świata, what should we recapture from the past? What should we recapture from the past? Co powinniśmy zachować z przeszłości? And how can we contextualize it for life today? Jak możemy skontekstualizować to w dzisiejszym świecie, w którym żyjemy? We need some green lights in here. But you see, it's very important to ask those questions. Ale to jest niezwykle ważne, aby zadać tego typu pytanie. And I'll tell you what, as never before. I muszę powiedzieć, że no jak nigdy wcześniej. I'm convinced about the relevance of that voice for our time. Jestem przekonany, jak ważny jest to głos w dzisiejszych czasach. But I suggest to you that we need to discover a visionary perspective of that voice. Ale chciałbym zasugerować, że powinniśmy najpierw odkryć całą perspektywę, wizję tej perspektywy dla tego głosu. A visionary purpose which enables us to look forward with all confidence. Ponieważ ta wizja pozwoli nam patrzeć w przyszłość z pewnością. Okay, let me take you a step further. Pozwólcie, że przejdziemy krok dalej. If you look at the big picture, jeżeli patrzymy na wielki obraz, we often explain the emergence of the prophetic gift from the perspective of the timeline from Daniel chapter 7, Daniel chapter 8 and Daniel chapter 2. Our identity? If we try to define the importance of the time period from the perspective of prophecy. Okay. Zwykle wskazując na ważność tego czasu, idziemy chronologicznie i pokazujemy proroctwa z Księgi Daniela i na tej podstawie pokazujemy, jak ważny jest to okres czasu. And we simply stay at the horizontal level. A zatem tylko patrzymy na płaszczyznę horyzontalną, poziomą. However, as I look at the big picture of the historical timeline. Ale jeżeli weźmiemy wszystko pod uwagę, those events which occurred around 1843 and 44. Weźmiemy pod lupę wszystkie wydarzenia, które wydarzyły się w kontekście tej daty, 1843-44 rok. We're surrounded by a bigger picture. Możemy zobaczyć o wiele większy obraz. As we move towards the prophetic time of the end, a zatem te wydarzenia, które ukierunkowują nas na ten proroczy czas końca, our world seems to be saturated with different views, ideas and concepts which impact people's understanding of God. Ponieważ im bliżej zmierzaliśmy się do tej czasu, miały miejsce różne wydarzenia, powstawały różne idee, które wpływały na umysł ludzi i w jaki sposób oni postrzegali Boga. The age of enlightenment. Czas oświecenia. French Revolution. Rewolucja francuska. Tension within the church. Różne napięcia w kościele. Rejection of Christianity. Odrzucenie chrześcijaństwa. Rise of Marxism. Pojawienie się marksizmu. Different sort of spiritual awakenings. Ale również najróżniejszego rodzaju ożywienia duchowe. Reform movements. Różne ruchy reformacyjne. And suddenly at that point of time. I w pewnym momencie tego czasu właśnie. God butts in. Właśnie w tym okresie.
and calls Pan Bóg powołuje an uneducated, niewykształcona, simple, prostą, little girl, little girl, małą kobietę. And he says to her, i właśnie jej mówi, I want you to be my representative. Chciałabym, abyś została moją reprezentantem. Wow. To jest niezwykłe. Wow. So we need to ask ourselves, a więc zadajmy sobie pytanie. What was God's intention? Jaka przyświecała Panu Bogu intencja? Herbert Douglas in his book The Messengers, you have this book. Pan Bóg, Herbert Douglas, w książce Posłaniec Pana. When he talks about this period, kiedy mówi i opisuje ten okres czasu, he suggests, on sugeruje, that the 19th century, XIX wiek, was a time of religious, political and social changes. Był to wiek zmian zarówno religijnych, politycznych, jak i społecznych. A transitional era. To był czas przekształcenia. From centuries of traditional thinking. Z wieków, które były bazowały na tradycyjnym sposobie myślenia. He refers to it as a time of ferment. On odnosi się do tego jako czas fermentacji, fermentu. But what was at stake? Ale dlaczego tak? Conviction in the reality of God's presence in human life. Ponieważ to wszystko dotyczyło przekonania o Bożej obecności w życiu człowieka. And the story is not over. I ta historia się nie kończy. Pastor Jarek mentioned. Pastor Jarosław przecież w swoim wystąpieniu. That we have such a wide range of influences that are impacting people's minds. Pokazywał, jak wiele różnych wpływów ma wpływ na umysły naszych członków. And new church members. I my jako członkowie kościoła. Flow backwards and forwards. Flow backwards and forwards. Aha. I tak idziemy z jednej to albo z drugiej strony. So my intention. A zatem moim takim celem. Is to briefly look at that time. Jest to, abyśmy szybko przyjrzeli się temu okresowi czasu. Then over the next few days we will consider, which I suggest was another point of crisis. Potem przyjrzymy się jeszcze innemu czasu, który moim zdaniem jest bardzo ważnym takim punktem kryzysowym. In the society at large, zarówno w społeczeństwie, and in the progressively growing movement, a jak i również w rozwijającym się kościele. And then we need to ask ourselves, what was God's intention in directing the movement's attention to life in the eschatological time of waiting. I to wszystko po to, aby kiedy będziemy się tak tym różnym rzeczom przyglądać, abyśmy zadawali pytanie, jaki cel przyświecał Panu Bogu, jaki on miał pomysł na życie w XXI wieku. How do we contextualize this story? W jaki sposób możemy skontekstualizować tą historię? And what does it mean for us and for our mission? Co to ona oznacza dla nas i dla naszej misji? That's a story. A to jest historia. Those are some of the challenges that I've confronted in my own thinking. To są pewne wyzwania, które musiałem pokonać we własnym rozumowaniu. By the way, i tak przy okazji, you will receive three research papers which I have published. Otrzymacie wszyscy trzy artykuły, które ja napisałem. They already translated. Które zostały już przetłumaczone. So you can sort of read and study it yourself. I będziecie mogli czytać i pogłębiać tą wiedzę samodzielnie. All my presentations will be available to you. Również wszystkimi prezentacjami podzielę się z wami. Yeah, and they already are. Już są dostępne. And what I'm going to say, you don't have to agree with me, and you shouldn't. I oczywiście nie musicie się zgadzać ze mną i nawet może nie powinniście. I'm just generating a dialogue. Ja tylko chciałbym być takim przyczynkiem do dyskusji. And your responsibility is to think about it. A waszą odpowiedzialnością jest to, aby zastanowić się na ten temat. And ask yourself, okay, so how can we incorporate it into our ministry. I zadać sobie pytanie, dobrze, no to jak mogę wcielić to w moją służbę? Another question that I've raised. Kolejnym pytaniem, które podniosłem. I'm just raising questions at the moment. Na razie tylko zadaję pytania. Is if you think logically. Jeżeli tak logicznie myślimy. Here we have the 19th century. Mamy XIX wiek.
And today we are in the 21st century. A dzisiejszy czas to 21 wiek. Different culture. To jest różnica kultury. Different social issues. Różne sprawy społeczne są inne. Different problems in the area of economy and religion. Również ekonomia wygląda inaczej, inne problemy napotykamy, a także jeśli chodzi o świat religijny. When our pioneers shaped their self-understanding. W czasie, kiedy nasi pionierzy kształtowali swoje zrozumienie naszego ruchu, the society was predominantly Protestant. Społeczeństwo było przede wszystkim protestanckie. So they ask the question. A więc zadawali pytanie. If we going sort of to believe in something on the authority of the Bible. Jeżeli będziemy wierzyć w coś na podstawie autorytetu, jakim jest Pismo Święte. What's the difference? Jaka jest to, jaką to stanowi różnicę? And how different are we to other Christian denominations? I w jaki sposób inaczej będziemy postrzegani przez inne denominacje? Are you with me? Czy rozumiemy, o co chodzi? Now today the world has changed. Jednak w dzisiejszym czasie świat się zmienił. Different culture. Jest to inna kultura. Different problems. Inne problemy. Different social issues. Inne sprawy społeczne. I teach online as well, and at the moment I'm dialoguing with students in my class who are from a Buddhist background. Ja też również uczę internetowo i również prowadzę pewien dialog z moimi studentami, którzy są buddystami. Guess what I teach them. Zgadnijcie, czego ich uczę. Or guess what the dialogue is all Albo about. O czym rozmawiamy. What do Seventh-day Adventists believe, or the Adventist worldview? Jaki jest światopogląd adwentystyczny? W co wierzą adwentyści? What kind of language am I going to use? Jakim językiem z nimi rozmawiam? They don't understand the in-house language that we generally use in the church. Oni nie rozumieją naszego takiego wewnętrznego języka, którego the używamy. Theological terms. Nie rozumieją teologicznych terminów, którymi się posługujemy. And more so important. Co jest jeszcze bardzo istotne? If you're going to pluck the phrases quotations from Ellen White from 19th century. Jeżeli będziecie się posługiwać, wklejać cytaty Ellen White pochodzące z XIX wieku. And use them randomly in the context of our time. I dowolnie będziecie używać ich w kontekście naszego czasu. Often taking it out of context. Często wyjmując ich z własnego kontekstu. Doesn't make sense. To nie będzie miało żadnego sensu. And this is what happens in our church. I to bardzo często ma miejsce w naszym kościele. People have lost confidence in the prophetic voice because they have lost a visionary perspective of that voice. Ludzie bardzo często tracą pewność, zaufanie do prorockiego głosu właśnie dlatego, bo widzą takie zachowanie. I won't completely finish what I've intended to share with you today. Nie dokończę tego, co pragnąłbym przerobić w dzisiejszym dniu. Because time is catching up with us. Ponieważ czas nas goni. But let me just briefly summarize something. Ale chciałbym tylko podsumować pewną rzecz. Here you have a timeline of Ellen White's ministry to the church. Tutaj możecie zauważyć wykres służby Ellen White, którą ona pełniła względem naszego kościoła. Post 1844, sometimes in December of 1844, she received the first vision. W grudniu 1844 roku otrzymała tą pierwszą wizję. And she passed away in 1915. A umarła w 1915. And generally, i ogólnie, generally as a church, i ogólnie jako kościół, guess what we do? Zgadnijcie, co robimy? We focus on this period. Skupiamy się na tym czasie. Am I right? Czy mówię prawdę? Am I right or wrong? Czy mam rację, czy nie? Generally speaking, this uogólniając, is the focal point. To jest właśnie punkt, w którym jesteśmy skupieni. What we have overlooked? A czego nie zauważyliśmy? Important developmental stages in the life of a young girl. Bardzo ważne etapy tej rozwoju małej dziewczyny. Who is raised in a Methodist home, która, Methodist Wesleyan home. Która pochodzi z metodystycznej rodziny. A girl whose world turned upside down. Dziewczyna, której świat przewrócił się do góry nogami. She was a bright cookie. She was very bright. Okay, była bardzo rozwinięta umysłowo, bardzo
uzdolniona. The parents had great expectations for her. Rodzice bardzo mieli duże, wysokie oczekiwania względem And jej. Then you know the story. I wiecie, znacie tą historię. And she talks about her journey, her spiritual journey. By the way, she's at the moment completing a book on that very period. Ja teraz właśnie jestem tuż u ukończeniu książki na temat właśnie tego okresu czasu. Because I would like to suggest to you. Ponieważ chciałbym zasugerować. That what she experienced during that time. Że to, co ona doświadczyła właśnie podczas tego okresu. I don't know. Hear me out. Ja nie wiem, ale posłuchajcie. Perhaps in the complexity of life at that time. Być może właśnie w całej tej skomplikowanej sytuacji czasów. It challenged God. I to było takie pewne wyzwanie dla God, who is an artist. Wyzwanie dla Boga, który jest artystą. A craftsman. Ten, który tak cudownie wszystko tworzy. The Bible refers to him as a potter. Ten, który jest garncarzem, to jak Biblia go nazywa. That young life. Aby właśnie wziąć w swoje ręce te młode życie. And shape it into something that becomes an inspiration for us. I ukształtować to w taki postać taką, która jest inspiracją dla każdego z nas. I wish I knew what I know now about this period when I was a youngster. Ja bardzo chciałbym bardzo żałuję, że nie wiedziałem tego, co teraz wiem na temat tego okresu, kiedy byłem młodym człowiekiem. I wish many of our young people would understand what happens during that period. Chciałbym, aby wszyscy młodzi z naszego kościoła właśnie wiedzieli, co wydarzyło się w tym czasie. Because what she experienced during that time. Ponieważ to, co doświadczyła właśnie podczas tego okresu. Was the beginning of a journey. To był pewien początek całej jej podróży. And when God took over to shape and model. I kiedy Pan Bóg właśnie wziął ją w swoje ręce, aby ją kształtować, modelować. And structured a voice that would speak. I ukształtował głos, który potem mógł przemawiać. It was only for one purpose. I to było w jednym celu. To create an encouragement for a visionary perspective of life in the eschatological time. To wszystko było w celu pokazania tej wizjonerskiej perspektywy życia w tym czasie oczekiwania. And I would like to suggest to you. I chciałbym też zasugerować. Let me ask you a question. Albo zadam wam pytanie. Here you have the dates when Ellen White and her husband began to publish their autobiographical sort of books. Mamy tutaj wyróżnione daty, w których ona wraz ze swoim mężem publikowali książki natury autobiograficznej. How many of you are acquainted with Ellen White's autobiography? Ilu z was jest zaznajomiona z autobiografiami Ellen White? Her life story. Raise your hands. Opowieści o jej życiu. Few. Niektórzy. Few. Let me say something to you. Pozwólcie, że podzielę się czymś. When I'm conducting workshops, kiedy prowadzę warsztaty, if I have a congregation of about 100 people, jeżeli na przykład miałbym zbór liczący 100 osób, and I ask them a simple question, i zadaję takie proste pytanie. How many of you, jak wielu z was, have read books written by Ellen White? Przeczytało książki sygnowane imieniem Ellen White? Usually all people raise their hands. Zwykle wszyscy podnoszą ręce. And I'm having fun, you know. I bardzo się cieszymy. And then I said, okay, I have another question. A teraz mam jeszcze you. Jedno pytanie. How many of you? Jak wielu z was are acquainted with her life story? Zna historię jej życia? Would you be surprised if I tell you? Nie wiem, czy się zdumicie wtedy, kiedy wam powiem, that out of that sort of congregation of 100 people, że spośród tych setki osób, usually only about 10% or even less will raise their hands. 10 lub nawet mniejsza liczba osób, 10%. Our people know the books. Znają książki. But they do not know the author of the books. Ale nie znają autora. They don't understand the story. Nie rozumieją historii. The narrative. Tego opowiadania. The passion, the pasji. The longing. Tych tęsknot. I wish I had time to share with you that lifetime. Chciałbym, abym miał czas, aby podzielić się z wami właśnie tą historią. And experiences were from the age of 12. Tymi doświadczeniami, którym Ellen White doświadczała już od 12 roku życia. She talks about her conversion. Ona opisuje swoje nawrócenie.
And from that on, she begins to draft another journey. She's discouraged with life. She wants to know what God is like. Ona jest strasznie zniechęcona w dalszych etapach tej podróży, ponieważ ona chciałaby zrozumieć, jakim Pan Bóg jest. Like Pastor Jarek said, tak jak pastor Jarek opowiadał, of conversion. Te doświadczenie tego nawrócenia. Friend, it's not just a matter of sharing 28 fundamentals with people. To nie chodzi tylko o dzielenie się 28 zasadami wiary. But confronting people with the reality of God's presence in human life. Ale tak naprawdę konfrontacja człowieka z obecnością Boga w życiu danego człowieka. This is faith. To jest wiara. We do not believe in God of philosophy. Nie wierzymy w Boga filozofii. We believe in God who is the creator of life. Ale w Boga, który jest stwórcą życia. And so, a zatem we need to ask ourselves, powinniśmy zadać sobie pytanie. What is the journey like? Jak wyglądała ta podróż? What is it that God wants us to hear through that voice? Czego Pan Bóg chce, abyśmy usłyszeli ze słów płynących z tego głosu? And how does it fit into this picture of our life today? Jak to wszystko ma się do życia, które dzisiaj prowadzimy? How can we build a new confidence in a voice raised by God? W jaki sposób możemy zbudować nowe takie zaufanie do głosu, który Pan Bóg wzbudził. On the internet people look at all those things that are critical. W internecie ludzie często patrzą na te wszystkie rzeczy, które są krytyczne. Fanciful stories. Te wszystkie wymyślone historie. Criticism. Ten krytycyzm. But they don't recapture this story. Ale nie zwracają uwagi na tą historię. And you know what? A wiecie co? I'm quite open and honest now. I bardzo teraz jestem otwarty. This is being recorded, so I need to be careful what I say. Ale to wszystko się nagrywa, więc muszę być uważny na to, co mówię. But I'm speaking openly about. Ale jednak otwarcie o tym mówię. I wonder whether my church has lost this story. Ja zastanawiam się, czy nasz kościół nie stracił też tej wizji, tej historii. We become so apologetic. Tak często uprawiamy apologetykę. So defensive. Tak chcemy wszystko bronić. That we've lost the simplicity. Że straciliśmy pewną prostotę. Of what it means to know someone. Tego, co to znaczy znać kogoś. Who becomes an inspirational individual shaping to us the reality of God's presence in life. Kogoś, kto stał się pewną osobą, która jest źródłem inspiracji i tego, co Pan Bóg chce zrobić w naszym and życiu. I will demonstrate to you over the next few presentations. I przez następne kilka wykładów chciałbym podzielić się z wami. How through that gift we can discover God's presence in history. W jaki sposób możemy odkryć Bożą obecność w historii. And also in human life. I w życiu poszczególnych ludzi. And then ask the question. A wtedy zadam pytanie. What does it mean for me? A jak jest w moim życiu? So that was just the introductions, my friends. I to jest wstęp, którym się teraz podzieliłem z wami. And by the way, we will have questions, Simon, and I'm sure you will have questions. So start thinking about questions. Na pewno macie jakieś pytania. Zastanówcie się, jakie chcielibyście zadać, bo będziemy mieli czas na zadawanie pytań. I have all the answers. Nie udaję, że mam wszystkie odpowiedzi. What I share with you comes from my heart. To, czym się dzielę z wami, to pochodzi z mojego serca. From my research. Z badań, które poczyniłem. From the things that I write. Z rzeczy, które opublikowałem. From the things that I teach. I z moich wykładów. From the challenges that I hear from people like you who ask questions. Ale również z wyzwań, które stają na drodze różnych ludzi, którzy zadawali mi pytania. Because you see, in that process we grow together. Am I right? Ponieważ to jest cały ten proces, w którym wzrastamy. Together. Razem wzrastamy. Sharing, we grow together. Dzieląc się, wzrastamy razem. So I will see you again after lunch. A zatem zobaczymy się ponownie po obiedzie. Let me pray with you. Pozwólcie, że pomodlimy się. Dear Lord Jesus, we just thank you for moments of reflection. Drogi Jezu, dziękujemy Ci za ten czas, który mieliśmy. Bless the meal that we'll participate in as friends. Błogosław ten posiłek, w którym będziemy uczestniczyć jako przyjaciele. And as we get to know each other a little bit more, kiedy będziemy się jeszcze bardziej poznawać,
I pray that this may be a beautiful experience. Modlę się o to, aby to było pięknym doświadczeniem. In the name of Jesus I pray. W imieniu Jezusa modlę się. Amen. Amen. Can I just say one thing before you go? Jeszcze tylko jedna rzecz, nim pójdziemy. You may not agree with the things that I may say. Możesz się nie zgadzać się z tym, o czym mówię. And that's fine. I to jest okej. Okay. But let's respect each other. Ale okazujmy sobie szacunek. Let's dialogue together. Let's respect each other. Rozmawiajmy, szanujmy się. Have a good lunch. I dobrego posiłku.